Witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest prezydent Maciej Wujec i temat inwestycji zagranicznych. Panie prezydencie, dzień dobry. Czy dzień dobry, witam serdecznie. Nasze miasto jest atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych? Jak tak, to jakich i z jakiego powodu? Miasto Opole jest atrakcyjne nie tylko dla zagranicznych inwestorów, także dla polskich oczywiście. Tutaj nasze rodzime firmy bardzo dobrze się rozwijają. No ale trzeba powiedzieć sobie, że ta oferta inwestycyjna i to, co sobą miasto reprezentuje, przyciąga też inwestorów z całego świata, gości z całego świata. Początek tego trendu, to on sięga, nie wiem, 15-20 lat wstecz. Pierwszym tak naprawdę tym inwestorem strategicznym w Opolu była teraz część, która jest firma, która jest częścią koncertu Danon, Ovita Nutrisia, był też COT, firma niemiecka, a ostatnie czasy no to jest już naprawdę taki intensywny napływ nowych podmiotów z całego świata. Sztandarowy amerykański Polaris, który w Opolu produkuje wspaniałe produkty, bardzo seksowne produkty, motocykle, Indiana i Victory, wspaniałe. Oprócz oczywiście quadów, jest to największy producent quadów w ogóle na świecie i jedyny w Europie na tą skalę, więc olbrzymia fabryka. Jedna z takich pierwszych inwestycji w tym nowym rozdaniu w ostatnim czasie 10 lat, które udało się do Opola sprowadzić. No ale tych krajów pochodzenia jest o wiele więcej. Są firmy duńskie, szwedzkie, francuskie, niemieckie też w dużej części. Jest producent na przykład włoski w specjalnej strefie ekonomicznej. To pewno mało znany fakt, ale UFI Filter to jest taka firma włoska, która produkuje chyba najlepszej klasy filtry do przemysłu automotive, ale nie tylko, filtry powietrza, filtry wody dla najlepszych marek światowych. Więc gdyby tak pozbierać... To jest samo, tego trochę, jest tego trochę, ale co przyciąga tak naprawdę tych inwestorów, czy jakby, bo dla nas to dobrze, bo generuje to miejsca pracy, są to pieniądze dla naszego miasta, regionu, ale czy to jest atrakcyjność gruntów, atrakcyjność po prostu oferty, żeby te firmy powstawały, budowały swoje fabryki, czy co za tym idzie, że akurat, czy po prostu jakby teren, w którym się znajdujemy, czyli jakby ta południowa Polska. Znaczy tak, to przede wszystkim to faktycznie, bo tutaj pewne pytanie zmierza w tym kierunku, to samo się nie dzieje. Tak? To nie jest tak, że inwestorzy wpadają taki pomysł, że sobie zainwestują w Opolu. Absolutnie nie, do tego trzeba się przygotować. Sam potencjał miasta jest bardzo ważny. Tak? No mamy wspaniałych ludzi, mamy ludzi wykształconych, mamy ludzi pracowitych, mamy ludzi z dużą znajomością języków obcych także i potencjał zarówno edukacji na poziomie tym ogólnym, jak i jak mamy uniwersytet, politechnikę, no to jest ta baza. No ale żeby ten inwestor się pojawił, też trzeba przygotować tereny inwestycyjne. I tutaj Opole jest wyjątkowo aktywne w tej dziedzinie, bo zakupujemy grunty, przygotowujemy, uzbrajamy, tworzymy plany zagospodarowania przestrzennego, całą infrastrukturę i to jest coś, co nas wyróżnia i to po prostu przyciąga inwestora. Natomiast no, bardzo ważny też jest obsługa inwestorska, czyli takie aktywne działanie. I tutaj jest też stworzony cały system, jest Wydział Biuro Obsługi Inwestorów, który jest bardzo dobrze postrzegany na tle tego, co się dzieje w kraju. Po prostu jesteśmy aktywni, jesteśmy opiekuńczy, prowadzimy inwestora za rękę od pierwszej chwili aż do sukcesu wspólnego i nie boimy się dużych projektów, skomplikowanych projektów. Pomagamy poruszać się w tej takiej przestrzeni prawnej, na przykład firmom, które po prostu nie miały styczności nawet z prawodawstwem europejskim, nie mówiąc już o polskim. I to nas wyróżnia. Myślę, że jest to też bardzo ważny element tego, żeby takie inwestycje sukcesem się zakończyły. No na pewno jest to długotrwały proces przygotowawczy, ale mamy, jak sam Pan mówi, sporo sukcesów w tej dziedzinie. No i czy może są już jakieś plany na nowe inwestycje, które możemy zdradzić, chociaż na miastkę, czy na razie jeszcze nie?
To znaczy mam taki zwyczaj, że nie zdradzam niczego przed faktem. W najbliższym czasie na pewno będziemy mieć do czynienia z bardzo ciekawymi reinwestycjami, ciekawymi projektami. Będziemy o nich mówić w najbliższym czasie. Ale myślę, że można już powiedzieć o takim bardzo fajnym inwestorze, który już rozpoczął działalność w Opolu, rozkręca się, zatrudnia. To jest firma IAV. Jest rekrutacja teraz w trakcie. Docelowo zatrudnionych ma być nawet 400 inżynierów. Jest to firma absolutnie z górnej półki, takiej projektowej, intelektualnej. To jest firma, która tworzy rozwiązania dla przemysłu automotive, ale także dla rolnictwa, dla energetyki. To są takie bardzo wyrafinowane rozwiązania technologiczne, projektowe, informatyczne. No, udało się ich przyciągnąć do Opola, pracowaliśmy nad tym rok czasu. Firma jest niemiecka, będzie miała także oddział we Wrocławiu i w Opolu, też tutaj na ulicy Budowlanych. Pewno w najbliższym czasie będziemy szerzej o tym mówić. Co ciekawe, w tym anonsie o tym zatrudnieniu, który jakby wskazuje na poszukiwanie pracowników w Opolu, jest napisane, że w jednym tchem, jednym zdaniu, że właśnie ten obszar Wrocławia, Opola jest postrzegany jako taka polska Dolina Krzemowa, w związku z tym, że mamy duże natężenie firm IT, że mamy duże natężenie firm transportowych, automotive, w związku z tym stworzył się taki hub. I to mnie bardzo cieszy, że my w tym uczestniczymy, jesteśmy w ten sposób postrzegani. To też nie przypadek, pracowaliśmy na tym, żeby właśnie te takie otoczenie IT bardzo dobrze się rozwijało. Wczoraj na przykład była świetna impreza na ulicy Krakowskiej w kawiarni Opo. Wystartował tak zwany Opole Dev, czyli takie miejsce czy program spotkań informatyków opolskich. Bardzo ciekawa inicjatywa, której też kibicujemy i ją pilotujemy. W związku z tym to też nie przypadek? Czy to jest Dolina Krzemowa? Na pewno potencjał na to jest. No i ważne, że mamy uczelnię, mamy uniwersytet i politechnikę, gdzie tych potencjalnych pracowników, inżynierów możemy wykształcić. Dziękuję Wam serdecznie za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem był Pan Prezydent Maciej Bujecki. Dziękuję serdecznie, dziękuję Pani, dziękuję Państwu.